Dzień dobry, z okazji Dnia Kobiet przyjmować będziecie, drogie Panie, najserdeczniejsze życzenia, przede wszystkim zdrowia, ale również i szczęścia. I o tyle, o ile na temat pragnienia zdrowia nikt nie wie więcej niż Wy, o tyle warto zadać sobie pytanie, co niosą w sobie życzenia szczęścia. Amerykański pisarz, laureat Nagrody Nobla, Ernest Hemingway, zwykł mawiać, że szczęście to po prostu dobre zdrowie i zła pamięć. Czy więc ci, którzy równocześnie życzą nam i zdrowia, i szczęścia, się powtarzają? W pewnym sensie można się z tym zgodzić, bo dla wielu ludzi, doświadczonych lub doświadczających utraty zdrowia, jest ono niewątpliwie szczęściem. Jednak można też powiedzieć, że szczęście jest pojęciem szerszym, które zawiera w sobie różne smaki, barwy i zapachy życia. Jest trudne w zdefiniowaniu przede wszystkim ze względu na swoją złożoność, ze względu na swoją indywidualność. Najczęściej mówi się o dwóch perspektywach – hedonistycznej i eudaimonistycznej. Pierwsza nastawiona jest na relatywnie przyjemne życie, tutaj i teraz, bez cienia cierpienia i większego wysiłku. Druga – na dążenie do subiektywnej doskonałości, która ma być osiągnięta dopiero w przyszłości. Przyjemność nie jest celem samym w sobie. Jest jedynie skutkiem ubocznym tego dążenia. Właśnie o te dwie wizje lub ich kontaminacje oparte są psychologiczne definicje szczęścia. Najbliższa memu sercu tak naprawdę jest psychologia pozytywna, która ujmuje szczęście mające początek w emocjach o zabarwieniu przyjemności, zaangażowaniu, relacjach społecznych, sensie, osiągnięciach, jako dążenie do doskonałości życia, ale po ludzku. Czym są przed chwilą wymienione składowe, z których może powstać budowla zwana dobrostanem? Emocje takie jak radość, zachwyt, zadowolenie, wdzięczność nie tylko wprawiają nas w dobre samopoczucie, ale również mają wpływ na lepsze nasze funkcjonowanie, i to fizyczne, i intelektualne, i społeczne. Co znaczy, że osoby ich doświadczające mogą mieć subiektywne odczucie bycia zdrowszymi, sprawniejszymi, mogą oceniać swoją pamięć jako lepszą, swój nastrój jako lepszy i mogą oceniać swoje kontakty z ludźmi jako bardziej satysfakcjonujące. Kiedy natomiast wyznaczamy kierunek marzeń, dążeń i działań, który realizować zamierzamy dzięki naszym i zdolnościom, i umiejętnościom, i wiedzy, i staraniom, mówimy o zaangażowaniu, kolejnej części składowej szczęścia. To ono, mimo wyjście ze strefy komfortu, dodaje skrzydeł naszemu ziemskiemu bytowaniu i sprawia, że potrafimy dać się uwieść idei czy wciągnąć pasji, nie zatracając siebie. I nie mówię tutaj o robieniu zakupów przez internet, bo to jedynie angażuje, czy w znacznej mierze angażuje nasz portfel, a nie nas samych, no chyba, że chcemy zostać stylistą, uwieść ukochanego mężczyznę, wówczas tak. Widzimy więc, że w życiu szczęśliwym kluczowe jest zaangażowanie w swoje własne życie i staranie o to, żeby prowadzić je po prostu jak najlepiej. Trzecim z kolei elementem podającym nam niejako szczęście na tacy są relacje z ludźmi. Nie trzeba się otaczać wianuszkiem przyjaciół. Wystarczy mieć świadomość i pewność, że można liczyć na ich wsparcie. Móc się dzielić z nimi tym, co dobre w naszym życiu. Warto teraz, jak tutaj Panie siedzicie, pomyśleć o kilku osobach, które spełniają te warunki. O kilku osobach, które mogą przyjść z pomocą, ale i spędzą z nami fascynujący wieczór przy opowieściach o wakacjach, dobrym jedzeniu i lampce wina. Te kilka osób to jest sieć wsparcia, niezbędna, gdy zdarzają się gorsze chwile, ale też gdy zdarzają się uniesienia, którymi potrzebujemy się z kimś podzielić. Nie chcę przez to powiedzieć, że wyłącznie bliskość z innymi daje szczęście. Wielokrotnie doświadczamy, że bycie samemu ze sobą również wprowadzać może naszą egzystencję w poczucie dobrostanu. Niech to nie będzie jednak nieustanne poczucie osamotnienia czy wyobcowania. Bo one nie tylko dają nam poczucie szczęścia, ale jak też mówią naukowcy, osłabiają odporność, wpędzają w zły nastrój i odbierają motywację do pokonywania przeszkód. Następnym warunkiem niezbędnym do prowadzenia szczęśliwego żywota jest wypełnienie go sensem. Spełnienie odczuwamy, kiedy odkrywamy sens życia, kiedy kierujemy się swoimi wartościami, nie krzywdząc innych.
Niejednokrotnie można przeczytać, że szczęśliwe życie jest synonimiczne wobec życia wypełnionego sensem. Dzięki niemu mamy poczucie przynależności do czegoś większego niż nasz indywidualny plan. Dzięki czemu zyskujemy wzmocnienie poczucia siły, zwłaszcza podczas mierzenia się ze słabościami czy pokonywania trudności, nawet tych codziennych. Dzieje się tak dzięki byciu wiernym reprezentowanym wartościom, dzięki wierności sobie. Chodzi więc zatem o brak rozdźwięku, tak naprawdę o pomiędzy tym, co robimy, co myślimy, co czujemy, w co wierzymy. Warto podkreślić, że sens nacechowany jest relatywizmem. Dla każdego z nas życie wypełnione sensem ma inne znamiona. Dla jednych to wychowywanie dzieci, dla innych to praca, również ta społeczna czy wolontaryjna, a jeszcze dla innych idee rewolucjonistyczne. Można powiedzieć za Wiktorem Franklem, że nie chodzi w życiu o wygodę, a o satysfakcję. Nie wiem, czy się Państwo ze mną zgodzicie. Natomiast, żeby to sprawdzić, możecie Państwo wykonać małe ćwiczenie. Proszę ocenić na skali od 1 do 10, gdy 10 to jest bardzo dużo, a 1 to niewiele. Ile przyjemności mogą sprawiać Państwu następujące działania? Jedzenie ulubionej czekolady, pomoc człowiekowi w potrzebie, oglądanie czegoś interesującego w telewizji, szarlotka z lodami w deszczowy dzień, wychowywanie własnych dzieci, urlop w ciepłych krajach czy wspieranie osoby chorej. Każdy z Państwa oczywiście oceni inaczej każdy z tych działań. Najwięcej osób jednak oceniło jako przynoszące najwięcej przyjemności jedzenie słodyczy, picie ulubionego napoju, czy też oddawanie się odpoczynkowi na wakacjach czy innym rozrywkom. Jedzenie ulubionej czekolady, pomoc człowiekowi w potrzebie, oglądanie czegoś interesującego w telewizji, szarlotka z lodami w deszczowy dzień, wychowywanie własnych dzieci, urlop w ciepłych krajach, wspieranie osoby chorej. Każdy z Państwa oczywiście oceni inaczej każdy z tych działań. Najwięcej osób jednak oceniło jako przynoszące najwięcej przyjemności jedzenie słodyczy, picie ulubionych napojów czy oddawanie się odpoczynkowi na wakacjach czy innym rozrywkom. Jak nie trudno się domyślić, pozostałe czynności, takie jak wychowanie dzieci czy pomoc innym, oceniane są znacznie niżej. A teraz, jeżeli mogę prosić, proszę ocenić na skali od 1 do 10, podobne jak poprzednio, sensowność wyżej wymienionych aktywności. Prawdopodobnie większość z nas oceni wychowywanie dzieci jako bardziej sensowne niż opychanie się czekoladą. Z innymi rzeczami będzie podobnie, a więc powstaje pytanie, jeśli chcemy być szczęśliwi, co mamy wybierać? Rzeczy sensowne czy rzeczy przyjemne? Pamiętacie Państwo wcześniej wspomniany hedonizm czy eudaimonię? Nie powiem nic nowego. Istotą jest zachowanie równowagi pomiędzy zbawianiem świata a korzystaniem z przyjemności. Kiedy się porozmawia z przyjaciółką o jej kłopotach, to potem warto jest tak naprawdę zjeść kawałek szarlotki z lodami. Możemy powiedzieć, nieistotny jest cel, a dążenie do niego. Jednak rzadziej czy częściej w jakimś stopniu każdy człowiek potrzebuje poczuć satysfakcję wynikającą z realizacji celów. Przy wypracowaniu własnego szczęścia pomaga spojrzenie wstecz i dostrzeżenie z zadowoleniem, ile różnych życiowych celów zrealizowaliśmy w jak doskonały sposób. Zwiększa to nasze poczucie sprawstwa, które z kolei pomaga nam w radzeniu sobie w różnych sytuacjach. Z kolei wyznaczanie celów wpływa na motywację i ułatwia nam podejmowanie kolejnych i kolejnych działań. Ważne jest, by wyznaczone cele były jasne, atrakcyjne, realne, możliwe do zmierzenia i co ważne, żeby były określone w czasie. A teraz jeszcze jedno zadanie. Proszę też na skali od 1 do 10, jak poprzednio, ocenić, ile szczęścia daje, tutaj szczególnie może kobiety zwrócą na to uwagę, posiadanie markowych, luksusowych butów. Z pewnością im wyższa cena, lepsza marka, tym więcej satysfakcji, tym więcej szczęścia. Czyli jest powiązanie pomiędzy wartością butów a poczuciem szczęścia.
A teraz proszę ocenić na tej samej skali, ile przyjemności sprawia spacerowanie czy chodzenie do pracy w tych butach. Ale proszę spojrzeć realnie. Nie mówię o tym odczuciu, kiedy koleżanki z zazdrością patrzą na twoje stopy w nieobute, czy nie mówię o spacerze do auta stojącego w ogrodzie, a o spacerze z psem albo o spacerze przez stare miasto po kocich łbach. Zapewne luksusowe buty nie sprawiają, że spacer do pracy jest wygodniejszym, bardziej pożądanym niż zazwyczaj i że bardziej cię uszczęśliwia. Teraz brak już powiązania pomiędzy wartością butów a poczuciem szczęścia. Zatem buty sprawiają przyjemność nie wtedy, kiedy je nosisz, ale wtedy, kiedy o nich myślisz. Prawda jest taka, że myśląc o upragnionym przedmiocie, przeceniamy jego wpływ na nasze życie i na nasze szczęście. A potem w trakcie użytkowania okazuje się, że obcasy są za wysokie, a lewy but nas obciera. I tak naprawdę jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki poczucie szczęścia znika. Nie dzieje się tak w wypadku dóbr, w które angażujesz się całym sercem i wszystkimi zmysłami. To twoje doznania, twoje przeżycia, które jednak niewiele kosztują. A w obecnych czasach przecież są często określane jako luksus. Przyrządzony wspólnie, bez pośpiechu, z przyjaciółmi obiad, zjedzony w zaciszu twojego domu podczas pogawędki przy pięknie przystrojonym stole. Czego więcej potrzeba? Przeceniamy poczucie szczęścia wynikające z kupowania przedmiotów, które tak naprawdę w codzienności już tak nie cieszą. A nie doceniamy poczucia szczęścia ze zdobywanych doświadczeń czy realizowanych zamierzeń. Od dziś, zatem jeżeli mogę prosić, to inwestujcie Państwo w przeżycia i doznania, a że mówię tutaj w większości do kobiet, nie w kolejne torebki i sukienki. Chociaż jak wiadomo, dobry wygląd w niczym nie przeszkadza. Wszystko to wydaje się dość proste. Wystarczy zmieszać 5 składników i szczęście gotowe. Nic bardziej mylnego. Niestety bądź stety około 50% naszego bycia szczęśliwymi jest uwarunkowane genetycznie. Dowiodły tego badania prowadzone przez genetyków behawioralnych na bliźniętach. Wykazali oni, że bez względu na to, czy bliźnięta jednojajowe wychowują się razem czy osobno, ich poziom odczuwanego szczęścia jest podobny, bardzo zbliżony. Natomiast poziom szczęścia bliźniąt dwujajowych, które łączy 50% wspólnego materiału genetycznego, zarówno gdy wychowują się wspólnie, jak i osobno, będzie się znacznie różnił. Okazuje się również, zgodnie z badaniami psychologii pozytywnej, że w 10% poziom naszego szczęścia wynika z okoliczności życiowych. Czyli to, co nam się w życiu przydarza, ma de facto wpływ na nasze poczucie szczęścia tylko w 10%. A co z pozostałymi 40%? Nasze szczęście w 40% właśnie zależy od nas samych. Co to oznacza, że bez względu na zaplecze genowe i okoliczności życiowe, możemy biorąc odpowiedzialność budować swoje szczęście? Badania Reinharda Tausza dowiodły, że jeśli w naszym zwyczajnym czy niezwyczajnym życiu stworzymy sobie 40% zaplecze w postaci rodziny, przyjaciół, bliźnich, jeśli klimat relacji jest dobry, pracy, zawodu, obowiązków, jeśli nie są związane ze stałym stresem, przyrody, zwierząt, sztuki, kultury, jeśli się jest na nie otwartym, wiary religijnej, jeżeli napawa nadzieją, nie trwogą, wspomnień, jeśli można przyglądać się przyszłości z uczuciem pojednania i wdzięczności, to nawet głębokie kryzysy, których będziemy doświadczać, będziemy mogli przetrwać, będziemy mogli wyjść z nich obronną ręką. Czy przyjmujemy to z ulgą, że nasze szczęście zależy od nas, czy nie, warto porzucić determinizm i zamiast podsumowania na pożegnanie z najlepszymi życzeniami przyjąć w prezencie opowieść Antoniego de Mejo. Skarb we własnej kuchni. Jest to opowieść hasycka. Pewnej nocy rabinowi Izaakowi powiedziano we śnie, żeby udał się do odległej Pragi i szukał tam ukrytego skarbu, zakopanego pod mostem, który prowadził do pałacu króla. Nie potraktował tego snu poważnie,
ale kiedy powtórzył się on 4 czy 5 razy, zdecydował się pojechać na poszukiwanie skarbu. Gdy dotarł do mostu, ku swemu przerażeniu odkrył, że jest on mocno pilnowany w dzień i w nocy przez żołnierzy. Mógł tylko patrzeć na ten most z daleka. Lecz ponieważ chodził tam co rano, dowódca straży podszedł do niego pewnego dnia, żeby dowiedzieć się, dlaczego to robi. Rabin Izaak, chociaż zmieszany, że musi opowiedzieć swój sen komuś innemu, powiedział dowódcy wszystko, gdyż spodobał mu się ten dobrotliwy charakter żołnierza. Dowódca ryknął śmiechem i powiedział: Wielkie nieba, ty, rabin, traktujesz sny tak poważnie? Cóż, gdybym był na tyle głupi, żeby kierować się swymi snami, to bym dzisiaj wędrował po Polsce. Opowiem ci jeden sen, który miałem sam, zeszłej nocy, a który powtarza się często. Jakiś głos mówi mi, żebym pojechał do Krakowa i szukał skarbu zakopanego w kącie kuchni pewnego Izaaka, syna Ezechiela. Czyż nie byłaby to najgłupsza rzecz pod słońcem, gdybym szukał po Krakowie człowieka zwanego Izaakiem i innego zwanego Ezechielem? Gdy połowa tamtejszej męskiej populacji prawdopodobnie nosi to jedna, a druga połowa to drugie imię. Rabin był oszołomiony. Podziękował dowódcy za jego radę, pospieszył do domu i zaczął kopać w kącie kuchni. Znalazł skarb tak obfity, że zapewnił mu wygodne życie aż do śmierci. Takich skarbów życzę. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.